kadencji się zbliża, to ja ci powiem, potrzebna wam tylko do tego, żeby podnieść rączkę. Ale gdzie? Za wami. Ale a jeśli chodzi o Dobieniec, to wy wszystko jesteście na nie, nawet z tym chodnikiem. Nawet z tym chodnikiem. My jesteśmy na nie? Tak. Proszę, możecie sobie odsłuchać. Czy ja mam pierwo na oczach, czy widzę chodnik, czy mam fatamorganę? Bez przerwy mieliście co do chodnika jakieś pretensje, bez przerwy coś nie pasowało, bez przerwy coś... No, tylko dziwnie, że... dziwnie, że w połuskach nie zrobiły normalne, a ta cisza. To tam za cisza była, a tam jest normalne. No, i gdzie się... Nikt z urzędu gminy nie potrafi powiedzieć... A powiedz, dlaczego ty akurat nie odezwałeś się, a co do kobiet, co to miałeś dużo do powiedzenia? A ty radny z palenia. No jeśli chodzi o kołusę. No, to wtedy nie wiesz nic o a jeśli chodzi o kobiety, to ty masz... Najpierw formalnie te grupy pozyskać, tak? A potem to zrobić, bo to jest chyba rozsądna propozycja. A nie na zasadzie, rozumiesz, słuchania faktycznie fanaberii, które ludzie powtarzają, rozumiesz, od 3 lat. To jest załatwione, tamto jest załatwione, tylko na koniec wychodzi, że płacimy podwójnie, bo ogłaszamy przetargi w ostatniej chwili i musimy dokładać po kilkaset tysięcy do inwestycji, które normalnie, jakby były przetargi ogłoszone, rozumiesz, na początku roku, kosztowałyby 30% mniej. I to jest to nieudolne. Tu akurat obwiniam urząd, bo gdyby przetarg był ogłoszony wcześniej, prace już by były rozpoczęte i nie byłoby... Ale się ze sobą zgadzamy. A my nie mamy pieniędzy, a będziemy dokładać do wszystkiego, co sobie pani wójt przed wyborami wymyśli, tak? Tylko, że jeszcze musisz przeanalizować jedną rzecz, że rozpocząć te inwestycje w 2014, to nie znaczy skończyć je w 2015, bo nie będzie za co. Zwłaszcza, że przelicz te wszystkie inwestycje, które pani wójt teraz proponuje. Wiesz, ile one kosztują? I będziesz miała na sesjach końcowych, rozumiesz, wywalanie kolejnych inwestycji, bo nie stać na zdanie po prostu. I to jest nasza motywacja, którą ci teraz zdradziłem, tak? To proszę bardzo, bierz ze Skórzewa z kanalizacji, nie licz na mnie, że podniosę rękę za tym, że będziesz mi odbierała, ale być może nie podniosę przeciw, tak? Bo rozsądnie myślę i wiem o tym, że to jest kolejny tryb wyborczy, aczkolwiek powiem szczerze, puściłbym tą inwestycję, bo tak tego nie zrobią w tym roku. Tak tego nie zrobią i się utopią jak poprzedni wójt. Ale już nie będę taki, nie będę im podkładał specjalnie nóg, bo wiesz co, robienie inwestycji takich ulic, na przykład jak nie wymienię z nazwy, na ostatnią chwilę w sierpniu ogłaszanie, rozumienie, we wrześniu, to sami o tym nie wiedzą, że strzelają sobie w kolano, no ale mądrość, rozumiesz, nie objęta. Ale zaciekawia mnie tylko pan wicewójt, wiesz, nieudolność, rozumiesz, robienia jednej inwestycji przez 3 lata, a tu w 3 miesiące chcę zrobić inną. No. Dla mnie jest fenomenem, nie? To jest fenomen, rozumiesz, taki, że... Dobrze, jest na zagadkę. Panie Kaliasko, zawsze pan powinien dać... Dobrze, ponieważ muszę podać, czy kto z państwa radnych jest za...